Witam. W tym filmie pokażę, jak wyliczyć ilość wody między regeneracjami. Aby prawidłowo zaprogramować zmiękczacz, należy wyliczyć ilość wody uzdatnionej między regeneracjami. W tym celu należy zdolność ionowymienną, którą znajdziemy w naszej instrukcji obsługi, podzielić przez twardość wody w stopniach niemieckich. Aby zbadać twardość wody, posługujemy się testem USTM. W opakowaniu znajdziemy fiolkę, strzykawkę i odczynnik. Pobieramy i odmierzamy strzykawką 5 ml wody. Wlewamy do fiolki i zakraplamy odczynnikiem do momentu zmiany barwy z czerwonego na zielony, cały czas licząc ilość kropel. W naszym przypadku wystarczyło 8 kropel, co oznacza twardość 8 stopni niemieckich. Otrzymany wynik 8,87 wprowadzamy do głowicy. Jeśli twardość wody mamy podaną w innych jednostkach niż stopnie niemieckie, zalecamy skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na naszej stronie internetowej w zakładce Zmiękczacze.